Siemano, witam w kolejnym odcinku. No i mamy niedzielę i znowu będziemy przeglądać skrzynki. No w ostatnim czasie było tego dużo, także myślę, że dzisiaj jeden z ostatnich, no chyba, że dalej będą się działy jakieś niesamowite rzeczy. Pogadamy też, kiedy mogą być na nich spadki. No i dobra, od czego zaczniemy? Może od przeglądu, a potem sobie pogadamy o tych w teorii spadkach, które mogą być. Mamy droższą skrzynkę, Chromkę, no i tutaj nie ma takiego wystrzału, po prostu sobie elegancko leci, nie? Bardzo fajnie w górę. I w sumie jakie to były ceny? Jesteśmy gdzieś w okolicach ATH. Być może nawet przebiliśmy, nie chcemy się tutaj patrzeć. Także no jest grubo, chroma trójkę. Wow, no też jest super, 11 ziko. Mieliśmy tutaj pyk, przesunięcie i znowu mamy teraz bardzo fajnie. Około 10 tutaj krążyło. Co u Shattered Weba w sumie 18. No okej, tutaj sobie tak żyje, nie? Tak sobie żyje, jest spoczko i tak. Riptide, Riptidzik też fajnie leci, bo tu jest stabilny wzrost, wiesz o co chodzi? Bardzo fajny, stabilny wzrost, jak się kupowało jakieś w orderkach, to jest, już jest bardzo fajnie. Aktywna pula dropów, no i tu spójrzcie, cały czas przebijamy jakieś tam bariery, teraz 5,50, no to jak ktoś tu by kupił, kurczę, no to potężny zarobasik. No i co? Tutaj oczywiście na skrzyniach z aktywnej puli dropów co środę będą spadki, więc wiecie, że teraz no, nie ma sensu tego kupować. Wiadomo, jeśli jakiegoś chcecie się flipę zabawić i wierzycie, że okej, spadnie, ale w następnym tygodniu to przybije jeszcze bardziej, będziecie w stanie zarobić. No jest to riski strasznie już przy tak wysokich cenach. Natomiast no i tak najlepiej w środę, nawet jakby te ceny trochę spadły i załóżmy chcielibyście się obkupić, załóżmy w załamania, to zawsze środa. Dla trochę nowych osób. Załamania swoją drogą też bardzo fajnie, od tych 90 groszy do nawet złoty 12 rewolucji za u ciebie. Też, kurczę, nawet rośniesz. Okej, okay, złoty 30. Dobra. Danger Zonik. 4 ziko. Okej, okay, czyli były wyższe te punkty. Aktualnie 4 ziko jest i tak no bardzo, bardzo fajnie. Rewolwer, hej, co u ciebie? 9,40. Okej, okay, no stoi sobie. Stoi sobie, wzrósł sobie. Natomiast no, może coś byś się jeszcze pokusił, pani rewolwer, jakąś dyszkę. Zobaczymy, ile potrwają jeszcze te wzrosty. Pryzmat. O kurczę. 3,50. Basicowy pryzmacik. Piękna sprawa. I pryzmat dwójka tutaj bardziej stoi, nie? To jest to, że zawsze od kiedy pamiętam te skrzynki mniej więcej tak dążyły do siebie. W sensie pryzmat dwójka raczej był droższy. Natomiast no, jak była za duża przewaga na stronę jego, to nadrabiał. No i stało się to. Skrzynki no bardzo przyjemnie. Czy bym kupował? No nie. Jakby mam to co mam, cieszę się, że to rośnie. Natomiast na zasadzie teraz jest takiej, że też skrzynki są fajnym longiem. Ja lubię skrzynki przez swoją stabilność, ale no teraz bym nie kupował. Więc kiedy mogą być spadki ewentualnie? Mamy tutaj wyprzedaże, no i taką większą, czyli jesienną, jest 27 listopada. Gdzieś zgrywa się to nam, prawda, z czym? Z Majorem w Szanghaju, więc wtedy myślę, że te spadki mogą być po pierwsze przejście kapitału, bo ludzie będą jakieś gierki kupować, co sprzedadzą te skrzynki, Szanghaj, kapsuły, ludzie też może będą chcieli kupić, zobaczymy też jakie będą i tak dalej. Więc myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, gdzie jakieś rzeczy mogą się zadziać, no to są jakieś mniejsze, ale to XD, nie? Jakiś turowy gierek, to nie wysysa prawie w ogóle, znaczy ktoś tam zakupi, ale to wiadomo. No i chyba, że jeszcze Valve coś tam da pomiędzy tym, coś co, no tylko co tak właściwie już może, no nie za bardzo. Więc to w sumie tyle, w sumie no jakby dalej sobie rosło, to spoko, profit to profit, a jak sobie spadnie to też spoko, bo można będzie budować ekspozycję na wybranych skrzynkach. Dobrze, dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, po.